Siemka, siemka. Wczesny ranek. Jest Tomi, jest Vanessa, jestem ja. Jedziemy do Łukasza. Mega, mega monety Łukasz przywiózł. Dużo świetnych monet srebrnych. Jest trochę złotka. Niewiele, ale jest. Jest wszystko to, co lubię. Wartość monet 10-15 tysięcy złotych. Jest to najdroższa dostawa monet w historii kanału. Nie mogę się doczekać. Pędzę jak szalony i chciałem, żeby Łukasz to wysyłał, gdyż chciałbym też Łukasza w końcu zobaczyć. Zrobił mi Łukasz mega przysługę. Dzięki Ci, Łukasz, ogromne. Pozdrawiam Ciebie, małżonkę Ewę i syna Filipa. Jeszcze taka szarówka trochę jest. Szósta, nie ma się co dziwić. Nagram kawałek, jak te paczki wyglądają. Będzie to część filmu. To, co teraz nagrywam, to zrobię zapowiedź na za tydzień. No i oczywiście u siebie w domu już nagram i pokażę monety dokładniej. Dwie monety z listy marzeń. Nie spodziewałem się, że uda mi te monety się zdobyć w tym roku. Dzięki Ci, Marcin, wielkie. Marcin kombinował i dwie monety mi załatwił. Jest mega. Z drugiej RP generalnie, nie licząc tych odmian żniwiarki czy tam roczników, bo nie wiem, czy mam wszystkie roczniki poszczególnych monet, ale jeżeli chodzi o nominał, brakują mi dwie monety. Brakują mi dwie monety. Do jednej z tych monet będę robił podchody jeszcze w tym roku. Może się uda, gdyż ceny tych monet wciąż rosną. No i ostatnia moneta, to będzie wyzwanie. Będzie wyzwanie dla mnie, gdyż będę musiał odłożyć już większą gotówę. No i wyzwanie dla Marcina, bo to już jest biały kruk. Kupiłem troszeczkę złota. Bardziej kupiłem pod nagranie filmu. Chciałbym nagrać film też o jak inwestować w złoto. Widziałem, moi koledzy na YouTube wypuścili takie filmy. Z góry mówię, że ja się tymi filmami nie sugerowałem i też ich nie oglądałem, także będziecie mogli stwierdzić, czy mamy podobne podejście, czy i całkowicie inne. Moje zakupy tego podejścia też tak do końca nie potwierdzają, ale to zrobiłem zakupy pod kątem filmu głównie. No i zakupy w Polsce również. Nie mogę się doczekać, 3 godziny jazdy. Mam ochronę z sobą, bo naprawdę wartość monet jest, jak dla mnie, jest spora. Jeszcze zombie trochę, kawy nie piłem. Wstałem o 5, szybki prysznic, obudziłem dzieci. No i jedziemy do Łukasza. Postaram się ten filmik od razu wrzucić.
No i przepraszam, że nie było w zeszłym tygodniu filmu. Byłem na kampingu. Ogólnie oczywiście byłem bardzo, bardzo zajęty. To na tyle. Nie, to tyle, na tyle z mojej strony. Łapki w górę. Komentujcie, zostawiajcie łapki, subskrybujcie. Trzymajcie się i cześć.